No i świetnie. Cześć, Jan. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny dziś dzień. Może i byłby piękny, gdybym tylko mógł mieć dziś wolne. Ale nie mogę. Dlaczego? Bo nie ma komu przejąć moich obowiązków w parku, gdy będę odpoczywał. Pomoglibyśmy, ale jesteśmy zajęci. Ojdź. Nic nie szkodzi. Każdy ma jakieś swoje zajęcia. Poza mną. Ja mogę popracować dziś w parku. Przecież to łatwe. Na pewno sobie poradzisz. A my pomożemy ci, kiedy tu skończymy. Tylko, że park jest dużo większy niż grządka Loli. Więc czeka mnie więcej pracy niż pielenie chwastów. Tak, bo oprócz pielenia trzeba skosić trawę, wypolerować rzeźbę i pomalować stoły piknikowe. No i jest jeszcze haczyk. Haczyk? Czyli nasz sum. Haczyk mieszka w kryształowym jeziorze od czasów, kiedy było jeszcze małą kałużą. Wow, to musi być strasznie starą rybą. I do tego szalenie ważną. Ważną? Dlaczego? Wiesz, jak podają legendy, kiedy haczyk opuści nasze jezioro, park miejski całkiem zniknie. Na zawsze. Lolu, baw się dobrze. Wrócę dziś wieczorem. Co? Dobrze, Ian. Ja się wszystkim zajmę. Czy ja dobrze słyszałem, że cały park zniknie? Na zawsze. Na zawsze. Dobra, nie mam czasu na pogaduszki. Czeka mnie mnóstwo roboty. Jakby co, to nas wołaj! Dzięki, Kai, ale poradzę sobie. Lalu, dlaczego jeździsz kosiarką i Jana? O, cześć, Ricardo. Dzisiaj ja zajmuję się parkiem. Mogę ci pomóc? Mogę pomóc? Ty? Pomóc? A wiesz, gdzie Jan trzyma farby? Muszę pomalować stoły piknikowe. Farby? Jasna sprawa! Farba, klej! Będzie zabawa! Bardzo proszę, Lolu! Cała puszka! Farby! Dzięki, Ricardo! Od razu zabiorę się do malowania stołów piknikowych.